Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli niedzielne komentarze do czytań. Koni, mamy dzisiaj taką niecodzienną sytuację, że mamy drugą niedzielę Adwentu, ale de facto nie mamy tej niedzieli Adwentu, dlatego że dzisiaj jest uroczystość. Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W związku z tym czytania też są jakby inne niż normalnie w niedzielę adwentową. I przeczytamy sobie, kochani, pierwsze czytanie, ale zrobimy to, co mamy robić w adwencie. Potem Wam wytłumaczę. Posłuchajcie. Fragment z księgi rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś. On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg – Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Mężczyzna odpowiedział – Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty – Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała – Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża – Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni Twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących i to jest oczywiście świetnie znany tekst, no, o upadku pierwszych ludzi, albo raczej to jest tekst o rozmowie, która się odbyła po tym upadku, która jest pewną próbą wytłumaczenia, co się stało. Kochani, dlaczego powiedziałem, że będziemy robić to, co robiliśmy w Adwencie, w sensie, co wam zapowiedziałem w Adwencie? Kochani, już od jakiegoś czasu, w sensie od kilku lat, zawsze staram się, żeby te adwentowe kazania były nie tylko, wiecie, jakąś opowieścią o czytaniach, co oczywiście samo w sobie jest bardzo fajne i ważne, ale żeby były też takimi adwentowymi zadaniami, czyli jakby próbą dania nam konkretnej adwentowej pracy, żebyśmy mogli wykonywać po prostu no, na nawrócenie zwyczajnie w tych specjalnych okresach. I kochani, z tego tekstu, no, jest coś niezwykłego, co jest do zrobienia, i to jest w ogóle fundamentalna rzecz, zawsze w nawróceniu. Kochani, zobaczcie na czym polega. Cały dramat grzechu pierworodnego. Nie wiemy, że to jest dosyć tajemnicza w ogóle rzeczywistość, yy, która w bardzo tajemniczy sposób dotyka wszystkich ludzi. Mamy pewnego rodzaju teologiczne, oczywiście, teorie o tym, jakby na czym ma, ma to polegać. Wiemy, że takie coś istnieje, bo doświadczamy wszyscy skutków tego. Yy, trochę nie bardzo wiemy, jak to przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jakby. Co leży u źródła, co jest jakby u początku tego, bo to, kochanie jest naprawdę coś, co jest fundamentalne w ogóle w całym naszym duchowym życiu. Kochani, zobaczcie, zwykło się mówić, że grzech Pierwszych Rodziców polegał po prostu nie na nieposłuszeństwie, nie? Zresztą w tym tekście też jest tak, Pan Bóg mówi: Czy zjadłeś z tego drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I mamy swego rodzaju jakąś wolę Bożą wyrażoną, gdzie Pan Bóg mówi: ze wszystkiego jedzcie. Z tego jednego nie jedzcie". No i Adam i Ewa, jakby łamią ten nakaz Boży, tak? Ale, panie, myślę, że sami macie przekonanie, że chociaż to oczywiście mówi pewną prawdę, no to to nie wyraża istoty tej prawdy. No bo grzech pierwotny nie polegał po prostu na złamaniu przepisu. Nie. To się wydarzyło coś dużo, dużo gorszego. No zauważcie. Yy, opis raju, w sensie opis Edenu, nie? który oczywiście jest opisem, opisem symbolicznym, że ma nam tylko pokazać jaka rzeczywistość kiedyś była jakby między nami a Bogiem, do jakiej rzeczywistości Pan Bóg nas przygotował, zaplanował, jakby stworzył. No to była rzeczywistość, która polegała na tym, że my i Pan Bóg byliśmy w całkowitej, absolutnie intymnej, absolutnie niczym nie naruszonej przyjaźni. To jest wyrażone bardzo pięknym poetyckim obrazem, może pamiętacie. Napisane jest, że codziennie w porze, kiedy wiał wiatr, po południu, Pan Bóg przychodził do ogrodu i przechadzał się z Adamem, czyli z człowiekiem. Koniec pomyślcie, my i Pan Bóg to byli przyjaciele, którzy codziennie chodzili na spacery. Nie w tym sensie, że Pan Bóg przychodził i miał dla Adama jakieś zadania, miał dla Adama powołanie, miał dla Adama prawo, miał dla Adama takie albo inne nakazy. Nie. Bóg z nim codziennie spędzał czas. Kochani, z kim spędzamy codziennie czas? No tylko z jednym rodzajem człowieka, z najbliższą rodziną. Tylko z kimś, kto jest nam najbardziej umiłowany na świecie. Tylko z kimś, kogo możemy powiedzieć, że kochamy całym sercem, jesteśmy w stanie spędzać każdy dzień, każde popołudnie. Chodzimy na spacery, czyli marnujemy czas, nic nie robimy. Kochani, ja w ogóle kocham ten obraz bliskości z Bogiem, że to nie jest, zobaczcie, żaden obraz właśnie władcy i poddanych, to nie jest obraz dobrego nawet, wiecie, pięknego królestwa, gdzie jest cudowny władca. Nie, są po prostu przechadzające się na spacerze yy, dwaj przyjaciele, czyli człowiek i Pan Bóg. Okay? na czym polega grzech pierworodny? Zobaczcie, grzech pierworodny polega na tym, że przychodzi szatan, Czyli pojawia się taka myśl prokurowana przez szatana w sercu człowieka, gdzie szatan proponuje człowiekowi następującą rzecz, w sensie taki prowadzi z nim dialog. Czy to jest prawda, pamiętacie te słowa, które on mówi do Ewy, nie? czy to jest prawda, że Pan Bóg Wam zakazał jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Czyli zobaczcie, to co robi szatan przede wszystkim, to próbuje jakby wrzucić Adamowi zupełnie inny obraz Pana Boga. Próbuje wrzucić człowiekowi to, że Pan Bóg jest kimś innym niż Adam myśli, że jest. Adam myśli, że on jest jego przyjacielem, który z nim spędza czas, który po prostu jest kimś mu najbliższym, a szatan mówi: to jest ktoś, kto ci zabiera w ogóle wszystko. To jest ktoś, kto nie jest Twoim przyjacielem, tylko zobacz, on ci w ogóle, on cię pozbawił dostępu do wszystkiego, co najpiękniejsze w tym ogrodzie. Oczywiście Adam, w sensie w tym wypadku Ewa, ale Adam chodzi mi o człowieka, nie Bo to to powiedzieć o człowieku. Człowiek na początku nie daje się do końca wkręcić tą logikę, bo mówi: Nie, nie, mówi, to jest nieprawda. Mówi, przedstawiasz mi bardzo zły obraz. Mówi, Pan Bóg nie zabronił nam jeść tego. Mówi, jest takie jedno, czyli jakby wskazał nam pewną jedną rzecz i powiedział: Nie róbcie tego, bo jak to będziecie robić, to stanie się wam krzywda. Po prostu, jakby bardzo was kocham i bardzo bym nie chciał, żeby stała wam się krzywda. Zobaczcie, to nie jest, kochani, nakaz. Oczywiście on może być wyrażony w postaci nakazu, ale mam, 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 mam taką nadzieję, że jakby czujecie. Że to się bierze z czegoś zupełnie innego. To jest tak, że skoro to jest jego przyjaciel, skoro to jest ktoś, kogo, kto, kogo on bardzo kocha, to on mówi, po prostu bardzo cię proszę, nie rób tego, bo jak to zrobisz, to się skrzywdzisz. Nie? Więc Adam to właśnie na początku staje w obronie Pana Boga. W sensie Ewa, yy, chodzi mi o człowieka. Yy, na początku staje w obronie yy, Pana Boga i mówi, nie, nie, to nieprawda. On tylko po prostu nas bardzo przestrzegał, żebyśmy tego jednego nie robili. I wtedy oczywiście Szatan nie odpuszcza, bo mówi, no dobra, nie dałeś się wkręcić tą wizję, że on jest całkowicie twoim wrogiem, ale. To mówi przeinaczmy chociaż to, co Ci powiedział, co Ty interpretujesz jako właśnie jakąś obronę Ciebie. On mówi, no czyli coś sobie dla siebie skitrał, czyli czegoś Wam nie chce dać, do czegoś Wam zabronił dostępu i jak to zrobicie, to nagle będziecie jak On. Czyli On mówi, On Wam jednak coś zabrał. Nie dało Mu się wkręcić całkowicie, że jest Jego wrogiem, ale mówi, coś Wam jednak zabrał, do czegoś Wam nie dał dostępu. Czyli koniec, dlaczego tak długo o tym opowiadam? Koniec, zobaczcie, że istota tego grzechu, polega na wprowadzeniu braku zaufania, na wprowadzeniu kłótni, na wprowadzeniu podejrzliwości, na wprowadzeniu przekonania, jak się potem okazuje, to przekonanie się przerodziło w czyn, no bo Adam uwierzył w to, w sensie Ewa i Adam uwierzyli w to, że tak jest, Ewa zjadła, potem dała Adamowi, Adam też zjadł, czyli to pokazuje, że obydwoje to zrobili, czyli uwierzyli w ten obraz, on jednak nie jest naszym przyjacielem i zobaczcie, kiedy Bóg przychodzi, to Adama nie ma w ogrodzie, w sensie jest w ogrodzie, ale jest schowany w krzakach. Czyli jakby mówił tylko Adam, nie siedział na ławce, na której zawsze czekał na Boga, żeby poszli na spacer. I Pan Bóg przychodzi, przekonany, że dzisiaj odbędą spacer. Oczywiście wiadomo, że Pan Bóg wszystko wiedział, kochani, nie? No to jest jasne, trochę to antropomorfizuje. Ale Pan Bóg przychodzi na, na, na ten spacer o wyznaczonej godzinie i patrzy, nie ma Adama, nie? Czyli jakby zobaczcie, nastąpiło podejrzanie, podejrzliwość. Nastąpiło zwątpienie w przyjaźń, i w końcu nastąpił czyn, który był rozerwaniem. I zobaczcie, koń, grzech praworodny najpierw dzieje się właśnie w tym: dzieje się w pewnej kłótni i w rozerwaniu łączności człowieka z Bogiem. I to potem, zobaczcie, ma skutki dalej, nie? Kiedy to właśnie mieliśmy dzisiaj w tym, czyta w tym czytaniu. Kiedy przychodzi Pan Bóg i pyta Adama, dlaczego to zrobiłeś? Zobaczcie, Adam natychmiast zrzuca winę na Ewę. Adam mówi, to nie ja, to ona mi dała. Zobaczcie, co robi Ewa. Ewa nie jest lepsza. Kiedy Pan mówi do Ewy i pyta, dlaczego to zrobiłaś? Czemu mu dałaś ten, ten owoc? Ona mówi, to nie ja, to wąż. Zobaczcie, to jest kolejny moment, gdzie oni się odcinają od kolejnych osób. Jakby Adam nagle się odcina od Ewy. Ewa się odcina od Adama, Ewa jeszcze się odcina, też oczywiście od węża, w takim sensie na niego zrzuca. Niektórzy mówią dosyć złośliwie, że wąż nie miał na kogo zwalić, no i wyszło na niego, nie? Ale koniec, zobaczcie, to jest taki, taki łańcuch, nie? Taka reakcja łańcuchowa. Nastąpiło rozerwanie tej najważniejszej więzi człowieka z Bogiem i natychmiast się rozrywa więź też Adama z Ewą, czyli człowieka z człowiekiem. Końiczy, grzech pierworodny, chociaż rzeczywiście w takim sensie prawa był po prostu nieposłuszeństwem, no to de facto był poróżnieniem się. Kochani, na tym polega grzech. Na tym polega źródło grzechu. Końiczy, ja wam to już wielokrotnie pewnie mówiłem, może już to pamiętacie. Wiecie, jakie jest imię diabła własne, nie? Kochani, słowo to, to diabolos, które my znamy, tak jako diabeł, albo też słowo satanas, w sensie to jest z, z Biblii Hebrajskiej, ono de facto oznacza kogoś, kto poróżnia, kogoś, kto e, stawia naprzeciwko. Stąd jest to słowo szatan, czyli przeciwnik. Czyli on się robi jako ktoś wrogi i on ciebie robi względem innych jako ktoś wrogi. Koni, jestem przekonany, że jednym z najbardziej podstawowych działań złego w tym świecie. Jest oczywiście też kuszenie nas do różnych grzechów, do zła i tak dalej, to jest jasne, to jest Jego robota. Ale kochani, Jego fundamentalnym zadaniem w tym świecie jest nieustanne skłócanie. Nieustanne skłócanie nas i Boga, ale też nieustanne skłócanie nas między sobą. Kochani, zobaczcie na czym polegało zbawienie. Czy Bóg nie mógł zbawić jakby człowieka tam w cudzysłowie mówiąc z wysokości nieba? No mógł, no, to czy nie mógł takiej decyzji podjąć? Mógł, ale co on zrobił? Zobaczcie, Bóg, od tylu lat poróżniony z człowiekiem, w zasadzie sensie człowiek się z Nim poróżnił, nie? Bóg przychodzi na ziemię, czyli jakby Bóg znowu przychodzi do tego ogrody i mówi ciekawe, czy uda nam się pójść znowu na spacer. I Bóg ponosi tego straszliwe konsekwencje, bo jest wierny temu człowiekowi aż do śmierci, bo się okazuje, że człowiek Go, no właśnie, nie chce. I Bóg mówi, ale ja tu będę, chociaż, miał, chociaż miałbym umrzeć od tego bycia z tobą. Czyli Bóg wykonuje całą tę drogę odnowienia tej relacji, nie? Koni stąd też się wzięły takie słowa niezwykłe u Pana Jezusa, na pewno je pamiętacie, gdzie Pan Jezus mówił, że jeżeli z serca nie przebaczycie swojemu bratu, czyli jeżeli będzie złość, kłótnia, niezgoda, nienawiść między wami, to nie doświadczycie miłości Boga. I nie chodzi o to, że Bóg się wtedy będzie robił odwet, tak? Bo to może tak trochę brzmieć, tak? Że ty nie przebaczysz bratu, to Bóg nie przebaczy tobie. Nie, Kochani, to chodzi o to, że jeżeli twoje serce jest zamknięte nieprzebaczeniem, to nie będziesz w stanie przyjąć przebaczenia od Boga, po prostu. Sam się jakby usuniesz z tego równania. To stąd Jezus mówił, jak idziesz swój dar zanieść do ołtarza, ale twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar na do brata. Kochani, wiecie, że gdybyśmy traktowali te słowa serio, a powinniśmy je traktować serio, to powinno być tak. Jeżeli jest ktoś, komu nie przebaczasz, jeżeli jest ktoś, względem kogo nosisz nienawiść, względem kogo nosisz właśnie, no, coś niedobrego, to nie powinieneś pójść nam do Kościoła. Kani uwaga, tylko teraz mnie dobrze zrozumcie, żeby ktoś nie pomyślał, że ja właśnie tak mówię. Nie, kochani, bo bardzo często właśnie po to potrzebujemy pójść do kościoła i po to potrzebujemy Eucharystii, żeby w ogóle siły do tego nabrać. Więc żeby to było jasne, kochani. Żeby nie było teraz tak, że ktoś sobie pomyśli, okej, okay, no dobra, ja mam z kimś problem, to nie pójdę do kościoła, nie będę w kategorii bo nie jestem godny. Nie. Kochani dokładnie, Jezus nam pokazał odwrotnie, że to właśnie on nam może dać tą zdolność do takiego przebaczenia, na które nas właśnie nie stać. I właśnie dlatego tak bardzo go często potrzebujemy, bo bez niego nie będziemy w stanie tego zrobić. Ale kochani, idąc do rzeczy, zadanie adwentowe, no myślę, że jest oczywiste, nie? Ono zawsze pojawia się u Jezusa jako klucz do nawrócenia, jako, że, że tak powiem, warunek wstępny nawrócenia. Pomyśl, czy w tym adwencie nie trzeba wykonać jakiegoś ruchu pojednania. Kochani, i ja oczywiście zdaję sobie sprawę. Są takie relacje, gdzie nic nie możecie zrobić, bo wy jesteście gotowi, wy bylibyście nawet gotowi, że może to być dla was bardzo trudne, ale druga strona w ogóle nie chce, albo w ogóle nie potrafi zobaczyć swojego złego postępowania, yy, nie, nie, nie potrafi przestać robić zła i tak dalej. Ja, ja tylko nie rozumiem. Ale pomyślcie bardziej o takich sprawach, gdzie może można coś zrobić, albo gdzie po prostu można wykonać kolejny gest, nawet jeżeli on się okaże zupełnie nieskuteczny, bo ten ktoś nie będzie chciał. Ale pomyślcie, czy gdzieś w waszym sercu nie zalega ta niezgoda, to ten brak yy, pojednania, nienawiść, nie daj Boże, yy, złe, wiecie, nastawienie, złe myśli, złe czyny. koniecznie jeżeli nie przebaczymy serca naszym braciom, to nie doświadczymy Bożego miłosierdzia, w sensie sami się zamykamy na to Boże miłosierdzie. Uważam, że gdyby przed Bożym Narodzeniem jedyną naszą duchową robotą było to, że nastąpi jakieś pojednanie, to tak naprawdę dokona się jedna z największych rzeczy, Jaka może się dokonać? Koń źródłem wszelkiego zła jest niezgoda. U początku naszego grzechu w tym świecie stoi niezgoda, stoi poróżnienie człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem. To jest źródło, z którego wytryskują wszystkie inne grzechy. Źródło, które zobaczcie, miało taką moc, że dotyka każdego człowieka przez wszystkie pokolenia. No bo tak jest na no konie, no bo ciągle się kłócimy, ciągle się żremy, ciągle, ciągle się nienawidzimy, ciągle sobie nie przebaczamy, ciągle nosimy zadry. I tak, czasem nas to totalnie przerasta i dlatego tak bardzo potrzebujemy Eucharystii, potrzebujemy Pana Jezusa, żeby mówić lecz nas z tego, dawaj nam siły tam, gdzie nam brakuje. Ale to jest, kochani, jedno z najbardziej fundamentalnych zadań nawrócenia. Proszę Was bardzo, bardzo Was proszę, pomyślcie o tym. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam najserdeczniej za to kolejne spotkanie. Kochani, nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, bo to nagrywam to oczywiście chwilę wcześniej, ale mieliśmy jeszcze ostatni rzut kartkownika, bo się pojawiło trochę w nakładzie takich dodatkowych egzemplarzy, wtedy, kiedy ja drukowaliśmy dla was, kiedy zamawialiście. Jeżeli ktoś jeszcze by chciał, a może jeszcze są, na langustę możecie zajrzeć, to zapraszam. Jest oczywiście też łaskawnik, świetny, myślę, pomysł na prezent na święta i oczywiście uniesieni 1 lutego. Kochani, ściskam was najmocniej, bardzo was błogosławię, bardzo Was pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień, w trzecią niedzielę adwentową. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Papa! Pa.